Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na poradnik dotyczący zakupu monitora o przekątnej 27 cali. Jakiś czas temu robiłem dla Was poradnik o 24 calówkach. Podobał się Wam, pytaliście o monitory 27 calowe, tak więc postanowiłem wybrać ciekawe moim zdaniem modele warte uwagi i dzisiaj je Wam przedstawię. Poradnik podzielony będzie na trzy sekcje. Monitory takie podstawowe dla użytkowników, po prostu wymagających dość dobrego monitora w rozsądnej cenie, ale bez żadnych przesadnych bajerów. To będą monitory od około 700-750 zł do 1000. Druga kategoria to już monitory bardziej zaawansowane, dla bardziej wymagających użytkowników, posiadające już więcej funkcji. No i trzecia kategoria to już monitory dla najbardziej wymagających użytkowników, szczególnie też modele dla graczy. Od razu Wam mówię, że to nie będzie ostatni poradnik o monitorach. Oczywiście wszelkie Wasze prośby są brane pod uwagę przy następnych materiałach, tak więc jeśli macie propozycje poradników, piszcie w komentarzach. A jeśli interesują Was ceny tych monitorów, wszyściutkie macie w opisie filmu. Wystarczy rozwinąć sobie opis filmu i posprawdzać ceny w najlepszych polskich sklepach. Specjalnie w filmach nie podaję już cen, ponieważ często zdarza się, że te ceny są już nieaktualne mocno, bo sprzęt tanieje, jeśli jest już jakiś czas na rynku, a klikając w linki w opisie filmu zawsze macie świeżutkie, aktualne ceny. Dlatego, żeby nie wprowadzać Was w błąd, macie te opisy. A teraz przechodzimy do samego poradnika. Zaczynamy! Kupując monitor o przekątnej 27 cali, musimy przygotować się na wydatek kwoty w okolicach 800 zł lub więcej. Oczywiście może udać nam się kupić monitor przyzwoitej jakości nieco taniej. W sklepach nie brakuje promocji i wyprzedaży. Jednak przyjmijmy ceny średnie. Pierwsza kategoria cenowa to podstawowe monitory. Budżet maksymalny wynosi 1000 zł. Bardzo podstawowy model monitora nie wyróżnia się niczym szczególnym, poza bardzo przystępną ceną. Można go kupić już za około 750 zł. Jak na monitor 27-calowy jest to cena bardzo przyzwoita. Monitor zapewnia rozdzielczość Full HD, wyświetlacz ma dużą jasność i kontrast. Producent wyposażył go w cyfrowe wejścia DVI i HDMI. Czas reakcji 6 ms nie czyni go idealnym do gier. Jednak w tej cenie myślę, że nie ma co wybrzydzać. Monitor firmy BenQ jest już jakieś 100 zł droższy od Acera. Jednak już na starcie widać spore różnice. Czas reakcji to tylko 2 ms, dzięki temu w grach sprawdzi się dużo lepiej. Zastosowano tutaj matrycę TN. BenQ stosuje w swoich monitorach także technologię Flicker Free. Oznacza to, że wyeliminowano mruganie monitora, które bardzo męczy wzrok. Model ten charakteryzuje się także trybem do czytania i usprawnioną funkcją Echo. Dzięki temu średni pobór mocy to jedynie 21 W, a maksymalny 29. Znajdziemy tu także pokaźny zestaw wejść. Jest tu port VGA oraz cyfrowe DVI i HDMI. Do monitora możemy podłączyć także słuchawki. Kolejny monitor Full HD z reakcją na poziomie 2 ms to propozycja Acera. Poza przyzwoitymi parametrami pracy, monitor ten wyróżnia się także ciekawym wyglądem. Szczególnie wzrok przykuwa nietypowa podstawka monitora. Porty monitora to VGA oraz cyfrowe HDMI i DVI. Także ten model cechuje się przyzwoitym poborem prądu na poziomie około 24 W. Propozycja LG nie jest panelem skierowanym do graczy. Czas reakcji matrycy IPS tego monitora to 5 ms. Jednak właśnie dzięki matrycy IPS jest to monitor idealny dla maniaków kina. Oglądanie filmów i seriali na tym monitorze będzie przyjemnością. Monitor posiada szerokie kąty widzenia i bardzo dobrze odwzorowane barwy. Dzięki szerokim kątom widzenia możemy oglądać film w kilka osób. Tryb do pracy z tekstem oraz eliminacja mrugania ekranu, flickerless, wpłyną korzystnie na nasze oczy. Ok, propozycje podstawowych modeli monitorów za nami. Teraz pora przyjrzeć się modelom bardziej zaawansowanym, posiadającym ciekawe funkcje i dodatki. Na pierwszy ogień idzie ciekawy panel od firmy IAMA. Koszt zakupu to nieco ponad 1100 zł. Monitor posiada nowoczesną matrycę AMVA+, co gwarantuje dobre kąty widzenia i wierne kolory.
Jednak czas reakcji to jedynie 4 milisekundy. Za to monitor ten posiada możliwość obrócenia go do pionu, czyli pivot. Współczynnik kontrastu również w tym modelu jest bardzo wysoki. Technologia Flicker Free wpłynie kojąco na nasz wzrok, a funkcja Overdrive likwiduje wszelkie rozmycia. Ale to nie wszystko. Monitor posiada także wbudowane głośniki o mocy 2 W każdy i dwa porty USB 2.0. Znajdziemy tu także wyjście słuchawkowe, port VGA oraz cyfrowe HDMI i DVI. Ten monitor to już konkretna propozycja dla gracza. Przede wszystkim posiada bardzo ciekawy design. Matryca TN zapewnia reakcję na poziomie 1 milisekundy przy bardzo dobrych parametrach. Monitor posiada głośniki o mocy 2 W każdy, funkcję Flicker Free, a pobór mocy to jedynie 24 W. Ten model monitora posiada miejsce na podstawce na gamepad, z tyłu wieszak na słuchawki oraz miejsce na porządkowanie okablowania. Znajdziemy standardowy zestaw wejść, analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DVI. A może by tak zakrzywiony monitor od Samsunga. Panel ten posiada matrycę VA i czas reakcji 4 milisekund. Oglądanie filmów czy granie w gry na takim monitorze może być ciekawym przeżyciem. Tego typu panel musi mieć najnowsze technologie. Nie zabrakło technologii Flicker Free czy mocnych głośników 2x5 W. Z tyłu monitora imponujący zestaw portów. Poza HDMI i portem VGA mamy nawet DisplayPort. Mamy także wyjście słuchawkowe. Na tle innych monitorów pobór mocy jest dość wysoki. Wynosi 35 W. Jednak efekt zakrzywionego ekranu niezastąpiony. Pora na trzecią kategorię. Tym razem będą to monitory dla najbardziej wymagających użytkowników, w tym oczywiście monitory skierowane do graczy. Acer Predator robi wrażenie od pierwszego wejrzenia. Monitor posiada niesamowity design, ale to nie wszystko. Matryca TN zapewni reakcję w 1 milisekundę, a odświeżanie 144 Hz zapewni niesamowitą płynność obrazu. Gdyby tego było mało, zastosowano tu także dodatkowy chip z technologią AMD FreeSync. Jeśli macie więc kartę graficzną od AMD, to w duecie z tym monitorem zdziała cuda. Obraz będzie płynny i ostry jak nigdy dotąd. Monitor zapewnia rozdzielczość WQHD, czyli wyższą od Full HD. Model ten posiada głośniki i wejścia cyfrowe HDMI i DVI. Ten model to rasowy monitor dla gracza. Gamingowy design, matryca TN z reakcją na poziomie 1 milisekundy i odświeżanie 144 Hz zapewnią świetne doznania w grach. Monitor napakowany jest technologiami. Posiada funkcję Flicker Free, redukcję niebieskiego światła i wiele innych cech. Chociażby Motion Blur Reduction zapewni ostry obraz. Do zarządzania monitorem służy specjalny pilot. Panel zgodny jest także z technologią NVIDIA 3D Vision 2. Monitor posiada aż 3 porty USB, wyjście na słuchawki, uchwyt do słuchawek, pobór mocy to około 27 W. Oto model monitora z matrycą AHA IPS dla wymagających. Czas reakcji matrycy to co prawda tylko 5 milisekund, jednak jakość obrazu, kolorów i kąty widzenia są nienaganne. Dodatkowo monitor dostępny jest w wersji białej. Dzięki rozdzielczości WQHD obraz jest znacznie bardziej czytelny i ostry. Model ten posiada również własne głośniki. W monitorze znajdziemy pełen zestaw złączy. Jest port VGA oraz cyfrowe DVI, HDMI oraz DisplayPort. Ten model posiada długą listę zalet. Rozdzielczość WQHD, reakcja matrycy TN w 1 milisekundę, odświeżanie 144 Hz, technologia FreeSync, Motion Blur Reduction oraz technologia Flicker Free, czyli wszystko co najlepsze w technologiach BenQ. Świetny design to nie wszystko. Monitor posiada praktycznego pilota, wieszak na słuchawki i uchwyt do przenoszenia. Na bocznym panelu dwa porty USB 3.0 oraz wyjście słuchawkowe. Monitor posiada zaawansowaną regulację wysokości i nachylenia. Propozycja Asusa to sprzęt z najwyższej półki. Seria Republic of Gamers przeznaczona jest dla najbardziej wymagających graczy. Oczywiście nie jest to monitor Full HD, mamy tu wyższą rozdzielczość WQHD i technologię NVIDIA G-Sync. Monitor posiada matrycę TN o reakcji 1 milisekundy i odświeżaniu 144 Hz. Pobór mocy jest ogromny, wynosi około 90 W
Jednak w tym przypadku chyba warto zapłacić wyższy rachunek za prąd. Możemy w pełni regulować wysokość i nachylenie monitora. Mamy jedynie jedno wejście wideo, DisplayPort, ale za to aż 3 porty USB 3.0. Do zarządzania monitorem służą specjalne przyciski oraz pięciokierunkowy joystick. No i moi drodzy, czas podsumować. Według mnie standardem w dzisiejszych czasach są 24-calówki, ale coraz więcej użytkowników czuje niedosyt i potrzebuje wyświetlacza już większego, czyli 27 cali. Wiąże się to oczywiście już z troszeczkę wyższymi kosztami zakupu monitora, szczególnie jak ma to być monitor dla graczy, to już koszt jest troszeczkę wyższy, ale oczywiście jeśli mamy odległość od monitora troszeczkę większą niż metr, to wtedy bardzo fajnie takie monitory się sprawdzają. Ja akurat siedzę blisko mojego monitora, dlatego mi 24-calówka wystarcza w zupełności, chociaż powiem Wam, że jak miałem 27 cali z rozdzielczością 4K, to też bardzo fajnie się na nim pracowało. Ale wracając do głównego wątku, macie tutaj swoisty wybór. Albo kupić monitor 24-calowy, bardziej zaawansowany, już taki powiedzmy dla graczy, 144 Hz, 1 milisekunda i to będzie podobna cena jak monitora 27-calowego, też dla graczy, ale już co prawda z niższym odświeżaniem, na przykład 60 Hz, 1 milisekunda wciąż, ale też przykładowo pozbawione jakichś portów USB i tak dalej, różnice występują. Tak więc polecam obejrzenie też drugiego poradnika i po prostu wybranie, czy chcecie monitor troszeczkę mniejszy, ale bardziej zaawansowany, czy na przykład większy w tej samej cenie, ale z troszkę niższymi parametrami. Oczywiście nasze potrzeby są indywidualne, dlatego macie tutaj różne monitory o różnych czasach reakcji, o różnych rodzajach matryc, mamy IPS-y, mamy matrycę TN, czyli takie podstawowe w monitorach dla graczy, za to o szybkiej reakcji. Dlatego czekam na Wasze komentarze, jeśli będzie zainteresowanie, na kolejne poradniki na pewno będą powstawały. Spodziewajcie się na moim kanale także regularnych testów monitorów, będzie tego coraz więcej. Na pewno możecie spodziewać się marek takich jak IAMA, Acer oraz prawdopodobnie też BenQ, czyli według mnie trzy takie najlepsze marki, jeśli chodzi o takie jeszcze dobre ceny na polskim rynku. No dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam Was też na mojego Facebooka, tam dużo newsów ciekawych wrzucam, które nie pojawiają się na YouTubie, ponieważ nie wszystko jestem w stanie nagrywać, co tam się też pojawia. Natomiast macie też informacje o konkursach, jakieś rzeczy, które mam do sprzedania i tak dalej. Wszystko jest na Facebooku. Więc wchodźcie, lajkujcie, na pewno będziecie na bieżąco dzięki temu. Zaglądajcie też na kanał. Aha, jeśli film Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i polećcie go znajomym. Oczywiście wspomagacie tym rozwój kanału, ja jestem Wam wdzięczny. No i odwdzięczam się w ten sposób, że słucham Waszych komentarzy, słucham Waszych porad i nagrywam po prostu to, czego ode mnie oczekujecie. Tak więc dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego poradnika. Pamiętajcie, ceny w opisie filmu, klikajcie, sprawdzajcie. Pozdrawiam Was, cześć!